Witam serdecznie. Z powrotem jesteśmy w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Mieliśmy się spotkać po tym, jak odkryję całą mapę, ale muszę powiedzieć, że sprawa mnie przerosła. Tak jak widzicie, daleko wypłynąłem z pokres, tam gdzie diabeł mówi dobranoc, tak najczęściej tu pisze w tej grze, jeżeli się przekracza pewne granice, ale jest tego tak dużo, tutaj ten dół już mam cały wyczyszczony, bo jak to widzicie, co tak jest wyblakłe, to znaczy, że to jest odkryte i zrobione, to jak takie coś, to jest po prostu odkryte, ale nie zrobione. Jest tego dosyć dużo. W większości to jest kontrabanda lub ukryty łup. To trzeba często jeździć. Te kontrabandy najczęściej pilnują latające stworzenia w stylu syreny, harpie i one niszczą nam łódkę. Możemy zrobić takie trzy różne rzeczy po kolei, bo to niby tak się wydaje łatwo. Zniszczą nam łódkę, toniemy i odradzamy się i mamy od nowa to do zrobienia, bo mamy z powrotem znaki zapytania. Zmarnowałem, znaczy nie zmarnowałem, źle to powiedziałem. Poświęciłem temu 3 dni takie, żeby tylko jeździć i robić, no nie cały czas, nie po 12 godzin, czy tam po więcej, tylko 2-3 godziny dziennie. Odkryłem tyle, ile się dało. Po prostu już mnie to zaczyna lekko męczyć. Jest tej aktywności bardzo dużo, które nic nie daje, bo zdobywam jakieś rzeczy, które są na niskich poziomach. Jestem obciążony, muszę latać, żeby je sprzedać. Mam mnóstwo pieniędzy, na które nie mam na co wydać, więc to jest bez sensu. Zostawiam na razie to w takim miejscu, jak jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie tutaj zerknie i zobaczy, co się kryje pod tymi znakami zapytania, które są już odkryte. Jedynym bardzo fajnym miejscem to jest tutaj wybrzeże Paligap. I jest tutaj jakaś jaskinia z czasów starożytnych, ale do pewnego momentu jest dostęp. Dalej nie mogę przejść. Nie wiem, czy to jest związane z jakąś dalszą akcją, czy tu będzie jakieś jeszcze zadanie. Nie mogę tego powiedzieć, ale jest znacznik. W każdym bądź razie można tu doskoczyć i można tutaj w tym miejscu kontynuować, jeżeli nam się ukaże jakaś działalność z tym związana. Tak powiedziałem, będziemy robić teraz już wyspę mgieł, którą żeśmy odkryli, że jest tutaj w tym miejscu, ale na razie myślę, że jeszcze się cofniemy, bo mamy zadanie, które gdzieś tutaj nas goni, żeby coś odkryć przy wybrzeżu Faroe. No i pojawiła nam się nieodkryta tablica ogłoszeniowa, więc ja myślę, że najpierw skoczymy sobie tą tablicę ogłoszeniową, sobie otworzymy, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. Przeskoczymy sobie do ogrodu Frey, a ja nawet nie wiem, czy teraz mogę. Ja jestem w którym miejscu, zobaczmy. Muszę podejść pod znacznik i dopiero wtedy będziemy mogli. No właśnie wróciłem z podróży morskiej, jestem w porcie, bo tutaj sobie jako przystań to zrobiłem. Ale tak powiedziałem, mam dosyć. Po prostu w późniejszym czasie, z biegiem czasu będziemy to jeszcze robić, ale chciałbym już po prostu grać dalej i przygody Geralta sobie dalej rozwijać. Tym bardziej, że chyba już jesteśmy prawie przy zakończeniu podstawki, tak mi się wydaje. Chociaż jeszcze trochę działalności jest w Velen. Ale to sobie zaraz zobaczymy. Dlaczego myśmy tego nie odkryli tutaj, tej osady? To nie mogę zrozumieć. Odkryliśmy tutaj jakieś wejście do ruin, ale samej osady jako takiej nie mamy odkrytej. Więc trochę dziwne. No ale dobra, dojedziemy tam. Nie ma takich rzeczy, żeby nie było. Jedziemy płotkę, dawno żeśmy nie jeździli, teraz cały czas tylko pływałem, to już jestem zmęczony, trochę lądu mi potrzeba, marynarzem nie jestem. Dalej. Pokazuje nam, że powinniśmy jechać w tamtym kierunku, ale chyba tutaj z boku. O. Tą główną czy tą boczną? Teraz właśnie nie wiem. Mapa. Główną trochę dookoła, tą boczną będzie prawie że równo, więc pojedziemy sobie tą boczną, bo nie będziemy aż tak dookoła jechać. I to dobrze, żeby tak sobie zerknąć. Na początku tu jest niby... gorzej, ale potem... O, jakaś palisada. Ale potem będzie nam prościej szło. No przyspieszmy trochę płotka, przyspieszmy, bo chcemy jak najszybciej, jak najwięcej zrobić. Nie wiem, czy wypłyniemy w wyspę mgieł w tym odcinku, czy w kolejnym. W każdym bądź razie myślę, że już niedługo. Jak nie w tym, to na pewno w następnym. Dobra, jesteśmy tutaj.
Zobaczmy, co tu jest. Mamy dwa jakieś mamy dwie jakieś rzeczy, to sobie przyjmijmy. Wyście Wiedźmin. Ta, ta. Dobrze widzę. Tak. Macie dla mnie jakąś robotę? Jeśli tylko się zgodzicie. Grasuje tu monstrum jakowej w okolicy, że strach za opłotki wyjść. A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale sferę się uparł, drużynę zwołał i... Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą. Czyhacie. No dobra, najpierw tego pogadajmy z tymi, potem z drugimi. No, gdzie oni są? Dobra, najpierw to idziemy do Kowala, bo mam jakieś rzeczy, może coś się dowiemy. Złe czasy nastały. W takich dniach solidna broń to mus. Chcę obejrzeć twoje towary. No ładne, ma rzeczy, ale my mamy wszystko na 28 poziom, to nam nic to nie da. Ja chcę mu sprzedać to, co ja mam, bo mi to niepotrzebne. Jak nie ma wystarczająco i 1200, ale patent. Dobra, sprzedajmy mu najpierw to wszystko, co mamy niepotrzebnego. No to nie. To są nam potrzebne rzeczy, żeby dalej sobie tworzyć wyposażenie. Aha, tego na to nie ma. Co my żeśmy za jedną taką rzecz dostali, że ona tyle kosztuje? Co ja mogę od niego kupić, żeby to wszystko, żeby on to ode mnie kupił? Co on tu ma? Tak, kupię od niego. Ma 1500, to mogę już mu to sprzedać. Chcę się tego pozbyć, bo to mi tylko przeszkadza. I coś jeszcze mógłbym mu sprzedać. Tyle, co się dało. Ok. Pozbyliśmy się wszystkiego. Pozbyliśmy się. Bywaj. Jest jeszcze jedno jakieś zadanie. Nie, nie z nimi. Mogę zająć chwilę? Jestem tu, by służyć bogini i jej wiernym. Mów, jak mogę pomóc. O co chodzi z tymi podkowami? Zawieszają je ci, którzy chcą wziąć udział w wyścigach śmiałków. Wyścigi? Obcy też mogą się zapisać, czy to impreza zamknięta? Freja nie dzieli ludzi na swoich i cudzych. Każdy, jeśli zechce, może oddać jej hołd, ryzykując życie w gonitwie. Nasze wyścigi są inne niż te na kontynencie. Uznajemy tylko jedną zasadę. Zwycięża ten, kto dojedzie pierwszy do mety. Czasem wygrywa najszybszy.
czasem ten, kto zrzuci z konia przeciwnika. To tłumaczy nazwę. Jakie jest wpisowe? Odwaga. Jeśli ci jej nie brak, zawieź podkowę. Odwagi mi nie brak. Gorzej z czasem. Może zapiszę się przy innej okazji. Przeklęte będą wasze imiona. Dobra, teraz tylko to zadanie, do czego by nam się nie pojawiło. Jakieś dziwnie. Nie ma, ha. Ale to musi być z tych, z wiedźmińskich. No właśnie, do czego ona mi się automatycznie włączyło, to nie wiem. Znowu ktoś tu jest? Jest ta sama kobita. Już nie będę teraz tutaj brał w tym udziału. Dobra, idziemy porozmawiać z wojami. I potem zrobię... A może najpierw tablicę ogłoszeniową sobie... wyczyścimy, to nam coś tylko wpada. Nie ten. To jest właśnie to, że biorę, przy tym jest jakaś rzecz i od razu wychodzi afera. Nie, to jest takie trochę nie do końca zrobione, tak powinno być. Że nie chcę z nimi walczyć. Miałem porozmawiać z wojownikami i zamiast z nimi rozmawiać, to oni chcą mnie zabić. No i to jest właśnie cała taka niepotrzebna rzecz. No musimy poczekać, aż to minie i dobra, teraz będziemy mogli dopiero pójść. A nas akurat gdzieś tutaj, widzę, że na jakąś górę tutaj niesamowicie zanosi. No, zobaczmy, jak już tu jesteśmy, co tu jest. Czyżby to był ten nasz kolega, którego lodowy troll. Ta bestia. Będziemy wiedzieli, o co chodzi mniej więcej. Dobra, zejdźmy na dół. Wpadka taka wyszła, no ale trudno, nie będziemy tego usuwać, tak coś bywa. To nie jest to, że ja to specjalnie zrobiłem, tylko po prostu zacząłem szybciuteńko, żeby wziąć z tablicy ogłoszeniowej rzeczy i mi wyskoczyły jakieś bzdury, że coś wziąłem. Kiedy mam brać, to ja wiem, a kiedy nie, to nie. Już nie będę na oczach strażników. Za złodziejaszka Geralt nie robi, no ale widzicie, tak to jakoś dziwnie wyszło. Dobra, idziemy teraz pogadać z tymi wojami. Co nas gonili? Który z nich tutaj? Kaspar. Może być Kaspar. Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przy sen? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem uszli. Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Undiego to prawie na pół pazurami rozprął. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd. Na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał.
Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Szanujesz naszych obyczajów, ty i ta wiedźma Yennefer. Gdzie? No dobra, więcej tu nic nie będziemy kupować. Płotkę mamy, jedziemy. Kolorowo poubierani bardzo tutaj są. Wiem, że część kolorowa to jest drugi dodatek, a krew i wino, a tutaj już tak kolorowo, chyba takie wprowadzenie. Do tej pory no są fragmenty, ale raczej jest tak wytonowane to wszystko. No mamy wóz. Teraz mówi. Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. Więc nic tu nie ma. A tu jest jeszcze coś. Z tej strony. A, z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Neckero musi przewodzić jakiś inteligentny osobnik. Potrafi nawet zastawiać prymitywne zasadzki. Ślady prowadzą do lasu. Neckery z przywódcą. No, jakaś jaskinia. No właśnie, tak musiało być. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. Pochodnie i znak sobie damy. I będzie ten. Inaczej musimy coś innego zrobić. Musimy tu rzucić. No to wybuchać musi. To sobie zmienimy inaczej. Damy sobie. Nie. Nie, nie, to nie to, to chcę. Musimy sobie jakąś inną wybrać. Coś, co wybucha. Obrażenia od ognia, właśnie. To nam jest potrzebne. Smocze. Nie, to nie to. To nie za bardzo. No właśnie, bo chciałem rzucić, żeby to wybuchło, bo tutaj będzie wybuchało to wszystko. Może nie mogę tym rzucić. No mogę. Ale ja tak zginę zaraz w obłoku. Muszę coś łyknąć. Na truciznę. Dobra, niech to sobie tutaj będzie. Zobaczmy, co my możemy łyknąć. Zatrucie eliksirami.
Nie popatrzcie się. Nie wiem, czy to zadziała akurat. To też nie wiem. Do tej pory tego nie stosowałem, więc mi ciężko jest cokolwiek wybrać. Dobra, zajmę sobie tutaj to. To będzie... No właśnie, kogo my się tu będziemy mogli spodziewać? Chyba mam towarzystwo. No i tego tyle tu jest, że nie wiem, co tu mam podnosić. Coś dostałem, tylko nie wiem co. Trafeum. Czy coś tu jeszcze ciekawego znajdę? Tak jak mówiłem, to nam by się przydała. Czy coś tu znajdziemy? Tych ich siedzibie, ale raczej chyba nic nie ma. Nic nam nie dali tutaj ciekawego. Musimy tylko wyjść tą samą drogą. Przez opary znowu. Żeśmy zrobili całą akcję, no to wracamy, odbierz nagrodę. Piękny widok. Tego trolla chyba tam nie musimy iść zabijać, bo jak widać nic nie potrzeba, chociaż zobaczmy, to jest tablica ogłoszeń, cośmy zdjęli, bo może coś tam po prostu być z tym związane. Miały.
To co, pomożecie nam? Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna. No nareszcie zczezł, sukinsyn. A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki, bywajcie. Wejdź na łódź. Nie, nie wchodzimy na żadną łódź, bo jeszcze mamy kawałek drogi. Teraz zobaczmy, co mamy za zadania, które jeszcze żeśmy wzięli tutaj z tej tablicy. O, tu jest, oprócz tego, to jeszcze jest kowal. Bardzo dobre miejsce. Do tej pory jakoś nie, żeśmy z tego nie korzystali. Co na honoru, to tam, co mamy pojechać? Wolny duch. To książki zebrać. To przez przypadek mi wyszło. No dobra, tutaj mamy to, żeby było to jedno, ale zobaczmy, czy jeszcze mamy jakieś zlecenia wiedźmińskie. Nowigrad, Welen, Nicea i poszukiwania Perwy Wybrzeża. Skarbu na dnie morza, już tego morza powiedziałem, że mam dosyć, na razie odpuszczam. Czyli co, pojedziemy tylko zobaczyć tą jedną rzecz jeszcze. Nie ma co na... To jest gdzieś tutaj, na innej wysepce, chociaż coś nam się pojawiły, dwa miejsca, znowu tutaj. Jakieś. To co, zobaczmy to najpierw, co tu jest, potem to drugie, odkryjemy sobie. Może i podjedziemy sobie tu, zobaczymy, o co tu chodzi. W tym miejscu. Powinniśmy się spokojnie wyrobić. Chociaż może coś byśmy sprzedali. Mamy tu jeszcze kowala, byliśmy u płatnerza. Zobaczmy, co mamy, jakie rzeczy. ...24, niepotrzebny nam. To jest tylko miecz, jeden. Więcej specjalnie nie będziemy nic ani kupować, ani nic nie mamy do sprzedania. Tu mamy już ubiór przygotowany, że możemy na najwyższy poziom sobie coś ubrać i na 30 nawet mamy już. Z jednym mieczem nie będziemy lecieli. Tak wygląda sprawa. Trzeba go naprawić. Właśnie po to to robimy. To też trzeba naprawić. Jak wygląda? 93, 84, trochę mało. No zobaczymy, może się, chociaż mamy tyle. 90, 40. Dobra, zrobimy, żeby było na setkę. Okej. Okay. Teraz tak, którędy będzie nam lepiej jechać, musimy zobaczyć. Tutaj górą będzie jednak nam lepiej, tylko się trzymamy cały czas prawej strony. No i powinniśmy tam dojechać, zobaczymy, co tam jest. Dwa znaczki zapytania, czyli mogą być jakieś gniazda potworów, może być coś innego. Zobaczymy. Chcę zakończyć po prostu większą część działalności, chociaż na Welen dosyć dużo jeszcze zostało. No ale dobra, już nie będziemy... Już mi się nie chce z tymi psami też co chwilę walczyć. Opuszczone miejsce. Ale dlaczego opuszczone? O, bo mamy ptaszki latające. I co, paskudy? No i przez przypadek, żeśmy zrobili to, że ludzie przychodzą.
No, zapomniałem, że taka tutaj działalność też istnieje. Jednak to pływanie po wodach nas bardzo mocno zmotywowało do innych rzeczy. Okej. No i dobra, dzięki temu żeśmy dostali więcej punktów doświadczenia. Ale koń nam zniknął. Nie ma już nadziei, on nie wróci, prawda? Gdzie ty jesteś? Płotek. O, płotek zniknął. Podskoczymy sobie tutaj. No. I jedźmy dalej, zobaczmy, co tam się jeszcze kryje. Pojedziemy na tą ostatnią, mam nadzieję, że to będzie już ostatnie zadanie takie tutaj do zrobienia i stamtąd jedziemy na wyspę Mgieł. Co by tam się nie działo. Kolejne opuszczone miejsce, też znowu będziemy walczyć z czymś, tylko z czym? Co to jest? A, stado wilków. Raczej prosta sprawa, ale tutaj sobie zbierzemy z tych wilków, bo może będzie surowe mięso, się przyda. Dosyć często coś musimy kombinować, żeby wyżywić się. Nie, tego nie chcę wam zabierać, bo zaraz do mnie ruszycie, ale to mnie interesuje. Dobra, niech będzie wszystko. Tu jeszcze są. O. Jar to kazał nie jedno, ale dwa stada baranów zacznę. Żeby mięsiwa na stypie brana nie zabrakło. No tak, może to być prawda. No dobra. Jak psiego zsiadła, to już mam tyle, że podejrzewam, że mógłbym tak dużo sprzedać. Zobaczmy, co tu jest. Dla ciebie to pewnie tylko kolejny ubity potwór, ale dla nas życie uratowane. Witaj, nieznajomy. Pozwól, że rzucę okiem na twoje miecze. Coś porządnego ma tutaj. Takie same jak moje zresztą. Nic więcej. Nic z tych rzeczy, co by mnie interesowało. Co ja mogę mu sprzedać? To mogę mu sprzedać. Mogę kupić co od niego? Nie no, już tego tyle mam, że... Nie, całe 8 tylko. Kupmy wszystko. A coś możemy mu sprzedać, coś jest nam niepotrzebne, na przykład pomniejszy kamień. Tyle co się da. Proszę bardzo. Jakiś tańszy. Za 15? Nie ma? Nie ma, dobra. Więcej nie będziemy kombinować. Tyle żeśmy wyciągnęli, to nam wystarczy. Bywaj. No i dobra, to więcej chyba już nie mamy co po tym terenie jeździć, żeśmy wszystko odkryli, co było do odkrycia. Mamy tutaj, jak widzicie, łódeczki, z których możemy wypłynąć, potem poszukać, ale nie tym razem. To co, jedziemy na tę samotną chatę mamy, czyli bierzemy sobie, idziemy na znacznik i przeskoczymy tam, gdzie mamy zadanie zaznaczone, czyli na dole. I pójdziemy zobaczyć, o co tam chodzi. To chyba wyskoczyło mi to zadanie tak w trakcie. Zobaczmy. Droga tam wiedzie do jakiejś tutaj
Czy ja tu już nie byłem czasami? No dobra, ale kawałek musimy najpierw przejść. Po prostu na tych wyspach różnych byliśmy w różnych miejscach, parę jest podobnych do siebie i w którymś momencie już mamy taką... Co to jest tutaj? Bierzemy wszystko, nie wiadomo co się nam przydać może później. I wracamy na ścieżynkę, idziemy do góry. Jesteśmy gdzieś tutaj w pobliżu tego, co mamy zrobić. Cena honoru. Przeszukaj brzeg. Jest coś. No. Jest cała sina i napuchnięta, ale widać syrenom to nie przeszkadzało. Musiały dopaść ciało na krótko po tym, jak dziewczyna się utopiła. Kaganek Keiry bardzo się tu przyda. Za pomocą magicznej lampy. Tutaj nic nie czuć. To o to chodzi o lampę, czy nie o to? A może ten inny kaganek trzeba wziąć? Coś tu jest, trzeba coś innego. Musimy wziąć chyba z tego. I gdzie to jest? Kaganek. To o to chodziło. Właśnie. Mamy kaganek, dobra. O, łaskawa Frejo. Wybacz swoim synom. Mieliśmy przywieźć narzeczoną naszego brata na ślub, ale pokonał nas sztorm. Wszystko przepadło. Agda nie żyje. Jej posag utonął. Splamiliśmy honor rodu. Daruj nam, o szlachetna Frejo. Przestań, Mikel. Freja nie zmyje z nas hańby, ale krew może. Zróbmy to jak trzeba. Tam, pod drzewem. Pomodlimy się, a potem zakończymy to wszystko. Masz rację. Tak będzie lepiej. Ślady stóp? Ciekawe, dokąd prowadzą. Chłopaki popełnili rytualne morderstwo? Samobójstwo, znaczy morderstwo. Daleko tego drzewa szukali. Nie mogli gdzieś tu bliżej. Kawał drogi odeszli. Może poszli na wzgórze, żeby na morze patrzeć. Tam są, tak jest.
dobra, dowiedzmy się, co tu się stało do końca. Znaczy, widać po wbitym nożu, mieczu, że... Skaligijski honor. Woleli zginąć, niż żyć ze świadomością, że zawiedli brata. No dobra, możemy teraz, myślę, że to wyłączyć. Że nam będzie niepotrzebne, a tamto drugie może nam się przydawać co jakiś czas. No, tak jeszcze. No, ale dobrze, to było tak. Widzicie, to jest za szybko. Nie pochodnia, tylko miałem wejść nie w tą. Dawno jednak nie robiłem jakichś rzeczy takich i mi się myli. O, mam zamienić, dobra. Teraz mapa świata, gdzie my mamy pójść? Tutaj i powiedzieć. Okej. Znaleźliśmy jakiś klucz. I list. Czy coś z tym jest związanego? Zobaczmy. Bo mi się coś wydaje, że to może być coś innego jeszcze. Poszukiwania. Czy coś tu nie... Nie, nic więcej nie wyskoczyło. Też nic więcej nie wyskoczyło. Moment ekwipunku. No tak, teraz tu znajdziemy ten list i to wszystko. Dobra, klucz. Nie wyskoczyło, to nie mamy. Dojdziemy do tej wioski i przeskoczymy sobie szybką podróżą, bo nie chce mi się biegać po tych wąskich alejkach. Popatrzcie, która godzina w nocy, z pół do pierwszej. Przeskoczymy i tam zobaczymy, porozmawiamy. No. Gdzie to jest? A to jest tu. Ja tak się rozglądam, bo my chyba żeśmy tutaj stąd wypływali. Znaczy ja wypływałem na jakąś podróż. I to jest taka opuszczona wieś. Tutaj bandytów pozałatwiałem. I tak patrzę, czy ktoś tu się sprowadził z powrotem. Ale widzę, że nic się tutaj nie dzieje. Dalej pusto. Mam dla ciebie złą wiadomość. Agda nie żyje. Twoi bracia też. Co? Jak to? Co ty mówisz? Storm zniszczył ich statek. Agda zginęła, a twoi bracia nie mogli znieść myśli, że cię zawiedli, dlatego wybrali śmierć. Proszę, może ten list coś ci wyjaśni. List? To wszystko, co mi po nich zostało? Przykro mi, nie znalazłem nic więcej. Chłopie, co ty się na mnie wyżywasz? To nie moja wina. No dobra, to mamy wszystko. I zostaje nam co? 44 trochę? Późno, żeby zacząć od nowa jakieś zadanie. Tutaj to są jakieś znowu jazdy czy inne rzeczy. Jeszcze tak się rozejrzyjmy. Co my tu możemy? No to stąd popłyniemy sobie. To nie stąd, to stąd będzie nam lepiej popłynąć na wyspę Mgieł, bo to ona jest tutaj. Ale... Czy coś...
Jeszcze, aha, że stąd też możemy wyruszyć. To są miejsca, skąd możemy wyruszyć. Stąd też wyruszymy, też będzie dobrze. Patrzę jeszcze, co ewentualnie można by było na chwilę, że nie ma żadnych więcej zadań, nam nie wskoczyło. Ta destylarnia mnie też tak dziwna wyszła. Żadnej tam akcji nie zrobiliśmy. Tu coś jest też nieodkrytego. I tutaj. Ale to mogą być jakieś pojedyncze rzeczy. Przeskoczymy sobie do tej wioski. Podjedziemy, zobaczymy co to jest. I stąd podjedziemy już do miejsca, z którego wyruszymy na Wyspę Mgieł. Ale w następnym odcinku. Chodzi mi o to, że dlatego w następnym odcinku, żebyśmy po prostu mieli całość, bo jak zaczniemy akcję, to tak trochę będzie dziwnie nam przerwać w połowie albo w jakimś takim momencie nieciekawym. No dobra, to sobie zaznaczmy, że tutaj chcemy podejść. I co, i chyba sobie weźmiemy. Zawołamy płotkę. Chcę grę zrobić na 100%, bo myślę, że więcej już w nią grać nie będę. Chociaż nigdy nie mów nigdy, może kiedyś jeszcze będę chciał do tego wrócić. Ale jest tak, że na chwilę obecną chcę to rozegrać do końca i tak precyzyjnie ze wszystkimi aspektami, czyli prawie na 100%. Dlatego są momenty, że tak rozgrywam coś, co się wydaje, że jest trochę nudnawo, ale gdzieś tu musimy być zejście. Płotka, ty tu zostań, ja tam pójdę. Jakieś słyszę, że psy tu są już. Jeszcze? Siadło. Jest, to może być. Tego nie musi być. No to też może być. Wątroby się sprzeda. Znaczy, wątroby... Skóry się sprzeda. Dobra, bo już zaczynam się mylić, gdzie oni są, a gdzie ich nie ma, bo jak mam zaznaczone, a nie zrobiłem innych rzeczy, to tam nie chcę będzie. Dobra, idziemy tutaj. Coś tutaj jest. Ukryty skarb, czy co? Olbrzymi. Wow. No i szczerze, skarbą. No tak mówiłem, coś tu musi być. Dobrze poszło. I co żeś tutaj strzegł? Skórę to, co żeśmy przed chwilą zabili tyle wilków i skór, żeśmy otrzymali mnóstwo. No to jest właśnie takie coś. To co, idziemy tutaj do tej wioseczki. A może do koniej podjedziemy sobie. I tak będzie najlepsze rozwiązanie. Przyszliśmy stąd. Wróćmy po śladach. Może gdzieś tutaj powinien być nasz przyjaciel. Chociaż płotka to wskazujący na przyjaciółkę. No i jak znam życie, to się pogubiłem? Nie, no jesteśmy. Gdzieś się schowałaś. To podjedźmy już teraz. Dalej, płotka, dalej!
do tej wioseczki, tylko tak jak powiedziałem, nie będziemy stamtąd startować. Ale my chyba coś nie tak, to jest wioska? A tak, bo to jest do góry, to jest ta wieża, to jest ta warownia. A na dole jest ten, a, teraz sobie przypomniałem. Zrobimy tak, że podjedziemy, przeskoczymy i będziemy w miejscu, z którego będziemy już rozpoczynali następny odcineczek, następną grę, czyli Wyspę Mgieł. Już tak na maksa. A teraz tylko po prostu przygotujemy się. Tam będzie trochę krótszy odcinek. Podejrzewam, że nie wyrobimy się. A sztucznie będziemy go przedłużać, żeby była równa godzina. Będzie trochę krótszy. Nieraz tak nam wychodzi. Cały czas to mówię. Nieraz wyjdzie, że godzina 10. Bo akurat jesteśmy w takiej akcji, że nie da rady się tego wszystkiego przerwać. A innym razem właśnie tak teraz to... Mamy już... Musimy popatrzeć, czy w dół, czy do góry. Jeżeli do portu, to w dół. Właśnie o to chodzi. Tempo! No gdzie tu jest ten... Tutaj do góry, dobra. I punkt szybkiej podróży. My sobie stąd też będziemy mogli wypłynąć i będziemy mieć dużo bliżej. Innego miejsca tutaj nie widzę, więc sobie tu skoczymy na wybrzeże Merlinów. Tam jest łódeczka. Jest łódeczka i te są latające stworki. A tam pod tą wieżą jest Wyspa Mgieł. Jesteśmy najbliżej jak tylko można. No i cóż, ja myślę, że my sobie stąd po prostu wystartujemy w następnym odcinku i zobaczymy, co w tej Wyspie Mgieł się dzieje. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Mamy chwilę czasu, to tak powiem, co to zalecają, żeby mówić na zakończenie każdego filmu. Ja tego w ogóle nie mówię, albo bardzo rzadko, więc powiem to teraz. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, czyli nagrywam gameplaye i w sposób, jaki to robię, no, jak przeciętny każdy człowiek, a nie jakiś mistrz świata, tak to powiedzmy, ale pokazuję to, co robię i podoba Ci się to, to proszę, żebyś dał lajka odpowiedniego, komentarz, zasubskrybował kanał. Będzie mi bardzo miło, jak będziesz tutaj często wracał. Dziękuję bardzo, kłaniam się.